Od początku Warlords of Draenor zapowiadał się na dodatek skierowany do starych graczy. Dowodem na to jest ten oto nowiutki login screen. Starym wyjadaczom może zakręcić się łezka w oku, jako że nowy ekran logowania przypomina nam czasy klasika oraz The Burning Crusade. Zaraz dokonamy oczywiście porównania. Przede wszystkim wykonanie login screena jest świetne. Dark Portal świeci się na czerwono i wygląda, jakby zaraz ten portal miałby rozerwać na drobne kawałki. Z obu stron napływają dusze, które ten portal mają utrzymywać. Więcej informacji oczywiście dowiecie się w momencie, gdy będziecie questować. I przy Dark Portalu będziecie questować na samym początku, więc na pewno się dowiecie dlaczego. W tle mamy oczywiście dwie takie dosyć znane nam planety z Hellfire Peninsula, natomiast tym razem są one całe, tak samo jak cały Draenor. No i oczywiście chmurki, które gdzieś tam latają. Cała ta sceneria bardzo wieje takim World of Warcraft, super, wracamy do starych, dobrych czasów. Blizzard postarał się i trzeba to przyznać, lecz dla mnie to nie było zaskoczeniem, bo z góry wiedziałem, że przywrócą portal jako login screen i bardziej byłem zaskoczony wykonaniem tego login screena niż samym pomysłem. No, szczerze mówiąc, no, wiedziałem jak co to będzie. Przechodząc do porównania, zajrzymy teraz na login screen z klasika. I tym razem możemy zobaczyć ten sam portal, który zwie się Dark Portal. Z tym, że wielu osobom mogło się wydawać, że ten portal znajduje się po stronie Outlands, jako że dookoła możemy zobaczyć zniszczony, powiedzmy taki surowy świat. Natomiast ci, którzy tak myśleli, są w błędzie, jako że ten portal jest taki sam jak w Blasted Lands. Czyli mamy tych dwóch strażników po lewej i po prawej stronie. No i mamy na środku takiego, powiedzmy, węża. Ci, którzy są zainteresowani, mogą sobie polecieć do Blasted Lands i zobaczyć, że rzeczywiście tak to wygląda. Więc Blasted Lands mamy oczywiście w tle. No i przechodząc przez portal możemy zobaczyć piękny świat, jakim to jest właśnie Draenor. I przez portal możemy sobie zobaczyć w pełni, jak wygląda, powiedzmy, Hellfire Peninsula, czyli Tanan Jungle. I to był właśnie login screen z klasika. Teraz przejdźmy na drugą stronę, na The Burning Crusade. Po drugiej stronie tak wyglądał ten portal, więc wygląda on nieco inaczej. Został on zbudowany przez orków, więc teraz na górze mamy jednego wielkiego takiego smoka, po lewej i po prawej stronie mamy strażników, a przez sam portal możemy zobaczyć pustkowia, jakie panowały, jakie były, powiedzmy, właśnie w Blasted Lands, więc taki mały smaczek, że z jednej strony wygląda to tak, z drugiej strony wygląda to tak, natomiast teraz ten portal znajduje się po zniszczeniu świata. Ten portal jest po zniszczeniu świata, dlatego też dookoła możemy zobaczyć spustoszenie, gdzieś te, wiecie, te takie specjalne wizualia Outlands, czyli te takie paski przechodzące przez niebo, zniszczone planety, gdzieś tutaj powiewają banery i ogólnie to wszystko składa się na taką bardzo, powiedzmy, fajną kompozycję. I teraz, powracając do Warlords of Draenor, po raz kolejny to wszystko możemy doświadczyć. Po raz kolejny mamy Dark Portal ogromny i to wszystko tak się bardzo fajnie zmienia, więc tym razem możemy zobaczyć po raz kolejny Draenor w swojej pełni. I jako niezniszczoną planetę. I tak ten Dark Portal wyglądał, więc z The Burning Crusade, a tutaj Warlords of Draenor jest nieco różnicy, więc nie pozostaje mi nic innego, jak zapytać się was, ludzie, jak podoba wam się najnowszy login screen właśnie do Warlords of Draenor. Dodatkowo w tle słyszycie muzykę, która będzie towarzyszyć nam przy logowaniu się oraz wybieraniu postaci, więc jest to oczywiście muzyka z login screena. No i nic, oceniajcie film, jeżeli naprawdę podoba wam się, możecie zostawić łapkę w górę. No i teraz oczywiście zapraszam was także na mój kanał Nexus Live, na którym znajdują się filmy z moich live'ów, są to krótkie urywki, a jeżeli chcecie trafić na moje live'y, oczywiście wejdźcie na Facebooka, tam macie różne informacje, jak i na samego Twitcha, gdzie możecie zostawić follow'a. No dobra, napiszcie, co sądzicie, no i do zobaczenia. Cześć! Nice! Zaraz zrobimy trolla, zaraz zrobimy wszystkie, spokojnie. Możemy sobie face'y tutaj zerknąć. Jakie ryje, bardzo fajnie, że one się różnią. Ej, zajebiście one wyglądają. Fajnie się one różnią, jest bardzo fajnie zrobione. Dobra, hairstyle, zobaczmy te hairstyle. Jakie, kurde, śmieszne, wydaje mi się, że jeszcze nie są...